Z takim Arturem Szpilku, jak wychodzę boksować, to z łba grzechotka. Potrzebujemy naprawdę takiego mistrza świata, który to wszystko pociągnął, nie? Tak, na pewno myślę, że taki Błachowicz Adamek na jakiejś gali to na pewno by siadło finansowo i tak dalej. Czy Janek by sobie poradził w boksie? Tak, mocno bije. Naturalny puncher i naprawdę jak Rudy sklei pięść z twarzą, to kurze, brzęczy parę dni w głowie, nie? Kanał To Jest Boks sponsorowany jest przez Blue Mountain Resort i Five Seasons w Sztarskiej Porębie. To jest Boks, a razem z nami Łukasz Juras Jurkowski. Cześć Łukasz. Uszanowanie. Dlaczego Łukasz Juras Jurkowski na To Jest Boks? No bo jesteś fanem boksu, trenujesz boks i właśnie teraz jesteś na takiej drodze odchudzania i właśnie wybrałeś ten sport. Ciekawe, nie taekwondo, z którego się wywodzisz, nie MMA, tylko widzę, że jesteś na Legii Boxing i trenujesz. W dużej mierze trener Krzysztof Kosadowski, widząc mnie na jednym z meczów, mówi: kurde Juras, przesadziłeś, dawaj do mnie, przychodź na trening, popracujemy nad powrotem do formy. I w zasadzie tak naprawdę cały ten pomysł mojego, nawet vloga, którego odpaliłem, Juras, musisz schudnąć, czyli trzeci sezon, już teraz nie przygotowany do walki, ale powrotu do formy, zaczął się tak naprawdę od trenera Kosadowskiego i pierwszych treningów na boksie, gdzie założyłem rękawice, zacząłem boksować. W zasadzie po kilkunastu latach wróciłem do trenera Kosadowskiego, bo na początku kariery MMA razem z Pawłem Nastolą, Robertem Joczem, Michałem Gardysem przychodziliśmy uczyć się boksu do MMA. To był 2005, 2006, 2007. Kurczę, wszedłem na te tarcze, uderzyłem 4 razy. No i jest dramat, no i też te kilogramy nie pomagały w poruszaniu się, więc mówię, kurde, bierzemy się za siebie, trzeba wrócić do tej formy. No i ten projekt już parę tygodni trwa. Przy okazji ten vlog też jest takim dla mnie batem fajnym do tego, aby każdy mnie rozliczył na koniec. Ale myślę, że nawet jakby go nie było, to też kontynuowałbym, bo po wielu latach takiej stagnacji trochę też sportowej, 25 latach sportu zawodowego, tej emerytury, złapałem taki miałem brak motywacji do wszystkiego. I też z premedytacją się trochę upasłem, złym jedzeniem i Jackiem Danielsem i tak dalej. I teraz odzyskałem to wszystko, odzyskałem taką chęć do sportu, chęć do dobrego prowadzenia się, no i przede wszystkim powrotu do formy. Ten powrót do formy nie będzie aż tak mocno skomplikowany, bo to po prostu konsekwencja, którą ja znam już, bo robiłem to wiele razy. Myślę, że najtrudniejsza walka to będzie, aby to wszystko utrzymać. Ten boks u zawodników MMA nie zawsze jest dobry. Jest kilku, którzy się wyróżniają, ale nie zawsze jest dobry. A u ciebie wygląda naprawdę solidnie. To jest coś, co zawsze ci wychodziło? Czy właśnie wyszlifowałeś to gdzieś pod koniec kariery i w tych ostatnich latach? Nie. No nie mogę powiedzieć, że zawsze mi wychodziło, bo też jestem zawodnikiem taekwondo ITF. U mnie, wiesz, pozycja boczna była głównie kopnięcia. I ten boks, mimo że w walkach taekwondo boks bardzo często pomagał mi wygrywać, ale było to mało wspólnego z rzemiosłem i z kunsztem pięściarskim, techniki, po prostu dobrze w timing pracowało mi te ręce. Ale pamiętam, jak Mati cię chwalił po walce za jab, że mówił, że masz jab lepszy niż wielu zawodowców. No, ale to praca trenera Kosadowskiego na początku, a później w dużej mierze, szczególnie dokręcenie sierpa, wiesz, proste prace tym prostym, trenera Roberta Złotkowskiego, przez którym wiele, wiele lat trenowałem, i to są ojcowie sukcesu mojego pięściarstwa, w którym naprawdę ja się czuję pewnie. Wiadomo, to nie jest poziom, jestem zawodnikiem MMA, to nie jest poziom pięściarski, że ja wyjdę i nagle powiem, że będę boksował, bo to jest jednak przepaść. Z takim Arturem Szpilku, jak wychodzę boksować, to z łba grzechotka, ale jak już dochodzą nogi, to ten trochę się jednak to wszystko zmienia. Ale dużo frajdy mi sprawia. Dużo mi frajdy sprawia boksowanie. Dużo frajdy sprawiają mi teraz treningi u trenera Kosadowskiego. Wracam też do Roberta Złotkowskiego ponownie, więc fajnie. No, myślę, że te... Nie będę boksował. Zdradźmy, że cię dużo osób namawia. Tak, zrób jakąś walkę pięściarską. Ja mogę zrobić walkę pięściarską, taką na gali charytatywnej pokazową. I tyle, ale nie będę wracał do sportu zawodowego, sportu za pieniądze, bo ja już zakończyłem karierę sportową. Możemy się bawić, mogę sobie trenować, mogę pobić się pokazowo, charytatywnie, ale nie ma mowy o powrocie. Nie dam się namówić. A co myślisz o Janku w boksie? Bo ten pomysł kilka razy już był proponowany, nawet był do Adamka przymierzany. Czy Janek w ogóle mógłby kontraktowo to zrobić i czy on w boksie by się sprawdził, żeby pokazać się kilka meczków tutaj? No bo tak widzieliśmy te wielkie walki chociażby McGregora,
To się sprzedaje. Nie wiem, czy nadal to się sprzedaje, ale myślę, że Janek akurat by zainteresował. Tak, na pewno myślę, że tak. Błachowicz, Adamek na jakiejś gali to na pewno by siadło finansowo i tak dalej. Czy Janek by sobie poradził w boksie? Tak, mocno bije. Naturalny puncher. Naturalny puncher i naprawdę jak Rudy sklei pięść z twarzą, to kurze, brzęczy parę dni w głowie, nie? I myślę, że też technicznie spokojnie by sobie to wszystko ogarnął. Zasięg, wszystko tu, wszystko pasuje. A jakby się sprawdził na tle najlepszych pięściarzy, to jest w ogóle inna historia. Jesteś w sportach walki tych mieszanych od samego początku. Ogólnie siedzisz, komentujesz gale bokserskie, gale MMA, prowadzisz sam program o sportach walki. Jak oceniasz obecnie stan sportów walki w Polsce? Czy te friki trochę wykoleiły tą całą maszynę, czy wręcz przeciwnie, to się wszystko skleja i wygląda w tej chwili dobrze? Wydaje mi się, że akurat jeżeli chodzi o friki, to wszystko idzie trochę innym torem, bo to mam wrażenie, że oczywiście o ile przenika się ta publika pomiędzy sportem a cyrkiem, to jednak w dużej mierze tam odbiorcami tego cyrku są osoby, które może niekoniecznie szukają wartości jakiejkolwiek, cokolwiek związanego ze sportem, bo wiadomo, że wartości są równie, chyba że wchodzą sportowcy w tych klatkach, to cheerlingach, to jest co innego. A wiesz, oni czekają raczej na to, co wydarzy się przed walką, na tych wszystkich konferencjach, te całe bagno, niż to, co dzieje się w klatce, więc jako specjalnie tutaj nie szukałbym korelacji pomiędzy freakami a sportem. Sporty walki w Polsce mają się dobrze. Nie ma oczywiście jakiegoś wielkiego boomu, który by powodował, tak jak kiedyś, miliony widzów przed telewizorami, ale tak MMA, jak i boks, myślę, że na razie trzymają poziom. Z całym oczywiście szacunkiem dla boksu, kurde, brakuje nam takiego sukcesu zawodowego. Julka Szeremeta bardzo mocno teraz dźwignęła po igrzyskach, jeżeli chodzi o boks olimpijski, zainteresowanie, projekty, wraca liga, to jest w ogóle świetne, świetny ruch, aby dać się w tej lidze rozwój, szansę rozwoju właśnie takim kolejnym Julkom Szeremetom, czy w męskich, czy w kobiecych dywizjach. Ale też potrzebujemy tego sukcesu zawodowego, aby napędzić popularność tych najlepszych czasów naszego pięściarstwa z Andrzeja Gołoty, Tomka Adamka, Darka Michalczewskiego i potem całej reszty chłopaków, czy Główki, czy Boże, czy Mastera, czy Ślaka i tak dalej, jeżeli kogoś nie wymieniają, sorry chłopaki. I potrzebujemy naprawdę takiego mistrza świata, który to wszystko pociągnął. Nie? To prawda. Łukasza jeszcze, sorry Łukasz, zapomniałem o tobie. Ale faktycznie nie ma takiej postaci, która by połączyła w sobie medialność, charyzmę i ten poziom sportowy. Jest, ale nie ma go w boksie już. No tylko jest w MMA, Artur Szpilka. Ale to jest jednak już zawodnik starszy, patrząc na staż w boksie. A nie ma nikogo takiego na horyzoncie, na kogo można spojrzeć, ma 5 walki, to na pewno będzie przyszły mistrz świata. Gdzie zawsze było kilka takich postaci chociaż. To jest właśnie to, o czym mówimy. No, niby pokazało się światełko w tunelu potem po sukcesie olimpijskim, ale teraz, żeby taki zawodnik się pojawił, przejście z boksu olimpijskiego do zawodowego, to też jest dla wielu zawodników szok, którego nie dźwigają i poziom, którego nie dźwigają i inny bok, którego nie dźwigają, ale myślę, że teraz konsekwentna praca, dobra praca, zaczynając od Polskiego Związku Boksu i ludzi wokół zebranych, którym zależy na polskim pięściarstwie, myślę, że to światełko w tunelu jest coraz bardziej widoczne i myślę, że za parę lat pojawią się kolejni tacy zawodnicy, którzy dadzą nam nadzieję na to, żeby ponownie ten boks wrócił na salony. Jesteśmy świeżo po KSW 100, więc nie mogę Cię nie zapytać o Twoją reakcję na to, co zrobił Mamet i na całą galę. 10 na 10. Dawno nie było tak dobrej gali. Wszystko zagrało, nie? Mają farta skubańce, co? KSW 100, duże oczekiwania, sportowo gala nie zawiodła. Wszystkie aktywności, czy Hall of Fame, czy to, co wydarzyło się w Waszej walce wieczoru z Mamedem, którego myślę, że wielu jednak spisywało na porażkę. Wychodzi 44-letni gość i wygrywa z niepokonanym, młodym, gniewnym Bartosem i buduje się taka historia naprawdę godna dobrego filmu, dobrego scenariusza. Fajnie zagrało, no 10 na 10, mi się strasznie podobało KSW, a ostatnie gale nie miałem tak, że jakiekolwiek emocje we mnie wywoływały, tutaj było odwrotnie. Chciałbym, a jeszcze oprócz Mameda chciałbym powiedzieć, Robert Truchała, jestem twoim fanem, żebyś miał tego świadomość. To zdradźmy, że razem filmowaliśmy vloga, który jest dostępny na Twoim kanale, między innymi z tej gali, ale też z całych Twoich przygotowań, może nie przygotowań, z tego odchudzania. Juras, musisz schudnąć, dostępny na Jurasówce, tam zresztą też inne fajne. Jurasówka podcast, tak, Jurasówka podcast, zapraszam, jeżeli chcecie śledzić mój powrót do formy i przy okazji może też sami zaangażować się, aby razem ze mną popracować. Dajemy też trochę fajnych wskazówek, jak zacząć.
jak i nawet choćby badania robić, to wszystko będzie takie tipy dla Was, abyśmy wspólnie wracali do formy. A jeżeli nie, to po prostu dobrze bawcie się oglądając i trzymajcie za grubego Jurasa kciuki. Już trochę chudszy z Remlia. Dziękuję. Dzięki. To jest Vox, sponsoruje Blue Mountains Resort i Five Seasons w Szklarskiej Porębie.